Dobra, Edyta Paradowska, witam Państwa pięknie w PL1. A dzisiaj ze mną w studiu ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem na Krzeptówkach. Cześć Boże, kłania się. Cześć Boże. Kilka dni temu mówiliśmy z księdzem o ostatniej szansie na ocalenie dla świata w pierwszych sobotach miesiąca. Z perspektywy nieba sytuacja jest oczywista. Jeżeli nie zaczniemy wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi, na naszych oczach świat, który sami oddaliśmy szatanowi, ulegnie zagładzie. A dzisiaj chcę rozmawiać z księdzem, dr Krzysztofem Czaplą, o trzeciej tajemnicy fatimskiej, która wciąż czeka na wypełnienie się. Mówi ona o biskupie w Bieli, który w wielkiej samotności duchowej przemierza zrujnowane miasto pełne trupów. Towarzyszą mu kardynałowie, biskupi i może ludzi. Wszyscy wchodzą na górę, na której stoi krzyż, i tam pierwszy pada biskup ugodzony strzałem z broni palnej i łuku. Po nim zabijane są wszystkie kolejne osoby. Proszę księdza, jak hmm. mamy interpretować tą wizję? Jak się ją tak przytacza i czyta po raz pierwszy, jest przerażająca. Ale właśnie nie można je oderwać od pierwszej i drugiej części tajemnicy. Bo kiedy ją się tak przywołuje, widzimy to morze cierpienia, śmierci, bólu, ognia, krwi, to wydaje się, że to. O czym Pan Bóg nam mówi, że ta przyszłość jest wręcz przerażająca? Ale kiedy weźmiemy pod uwagę, że to jest trzecia część sekretu Fatimy, to przywołajmy pierwszą, tylko jednym zdaniem, która mówi, że jest piekło. I znów mamy kolejną rzeczywistość, która no, przeraża współczesny świat. Nie chcę o tym słuchać. Jakieś piekło, przerażenie, potępienie, szatan. Niemniej jednak Matka Boża pokazuje. Nie na zasadzie strachu, bo na strachu nigdy nie zbuduje się miłości, ale też nie zbuduje się wiary i miłości na fikcji. Więc Matka Boża, ukazując nam wizję piekła, chce nam pokazać, jaka jest pełna prawda. Jest Pan Bóg, ale jest też i zło osobowe, realne zło, które nie jest straszydłem, bo jak mówimy, na strachu nie buduje się wiary i miłości, ale też nie zbuduje się na fikcji. Jest dobro, jest sam Bóg, ale też jest i zło. Oto widzimy, że jest piekło. Źródło wszelkiego zła nie jest w człowieku, tylko w tym osobowym złu, który zwie się Szatan. A to miejsce, jakie my je rozumiemy, to jest piekło Jego obecności i gdzie idą ci, którzy są mu wierni, idą za nim, prawda, przez grzech. To jest pierwsza tajemnica. Jest zło. Prawda jest taka, że jest niebo, jest i piekło. Druga tajemnica, to właśnie był przedmiot naszej rozmowy, to jest dar na ten grzech, na zło. To jest nabożeństwo do niepokalnego serca. Jeśli jest choroba i jeśli jest lekarstwo. Wszyscy wiemy, że jeśli na właściwą, na konkretną chorobę zaaplikujemy właściwe lekarstwo, możemy liczyć na poprawę stanu osoby, która choruje. Ale jeśli nie zaaplikujemy lekarstwa na chorobę, czy możemy się dziwić, że stan chorego się będzie pogarszał, a kres nawet może być taki, że grozi mu nawet śmierć? Nikt się tego nie dziwi. Jest choroba. Jest lekarstwo, jest nadzieja. Jeśli nie ma lekarstwa, to jeśli jest choroba, to się martwimy, bo jest to sprawa poważna. I w tym kontekście spójrzmy na trzecią fatyńską tajemnicę. Pierwsza choroba, druga lekarstwo, trzecia to jest przestroga, pokazanie tego, co się, co się stanie, jeśli na konkretną chorobę, która zwie się grzech, zdrada Boga, nie zaaplikuje się lekarstwa, które daje Pan Bóg. Bóg daje lekarstwo. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci, zapanuje pokój, nadejdzie tryumf niepokalnego serca. Ale jeśli nie, to owa trzecia tajemnica nam ukazuje, co się będzie działo, kiedy na chorobę nie zaaplikujemy lekarstwa. No to widzimy, do czego jest zdolne zło. Zło nie szanuje żadnej świętości. Jak ja zapytałem jednego egzorcystę, bo miałem okazję uczestniczyć w takiej właśnie modlitwie, czy zło może robić nam psikusa, dowcipy, bawić się. Czasem ja mam takie wrażenie, diabełka, taki, który gdzieś tam biega, robi nam psikusy. On powiedział tylko jedno zdanie. Zło potrafi tylko nienawidzić. Nienawiść nie zna żartów. I stąd ta tajemnica, patrzmy na nią nie jako zapowiedź przyszłych czasów, tak wprost w tym komentarzu, który poznał Kościół, autorstwa kardynała Ratzingera w roku 2000, to nie jest film o przyszłości, który możemy sobie odtworzyć, tak będzie wyglądała przyszłość. Przyszłość jest całkowicie warunkowa, bo zwróćmy uwagę w tym opisie, który znamy jako trzecią tajemnicę, tam są takie padają słowa. Mieliśmy przeczucie, tak jakby wydawało się nam, to jakby ktoś przechodził przed zwierciadłem, a my widzimy odbicie to pokazują melodię tekstu, która jest ukazaniem nie przyszłości jednoznacznie nakreślonej, tak będzie, tylko przyszłości warunkowej. Jeśli jest choroba, zaaplikujemy lekarstwo, to się nie musi w ogóle stać. Stąd tą tajemnicę można by streścić jednym słowem. Przestroga. Co się stanie, jeśli zaaplikujemy, bądź też nie zaaplikujemy lekarstwa. I bardzo pięknie to oddała Łucja, kiedy... Jak wiemy, Jan Paweł II pielgrzymował rok po zamachu do Fatimy w roku 1982. Tam podjął tą kolejną próbę, by poświęcić świat, Rosję niepokalnemu sercu i wtedy Łucja mu przekazała list. Ten list również został upubliczniony wraz z trzecią tajemnicą w roku 2000. I tam właśnie są takie słowa, które Łucja właśnie mówi. Skoro nie zrobiliśmy tego, co Matka Boża prosi, widzimy, że wypełnia się trzecia tajemnica że zbliżamy się do niej wielkimi krokami, bo nie tylko Rosja rozlała swoje błędy po świecie, nie tylko widzimy, że oto papież został śmiertelnie ranny, oto, jak powiedział Paweł II, Matka Boża zatrzymała mnie na progu śmierci, więc widzimy, że wypełniają się te treści, które znamy jako trzeci fatimski sekret, one nie muszą się stać, Łucja ciągle podkreślał w tym liście, wszystko jest warunkowe. Jeśli uczynią, przyjdzie pokój. Jeśli nie uczynią, będą cierpieć. Ta trzecia tajemnica, traktujmy ją jednoznacznie nie jako zapowiedź zdarzeń przyszłych, to się na pewno stanie, tylko jako przestroga. Czy tym biskupem w Bieli może być Franciszek? Papież Franciszek? Kwestia jest takowa: na to pytanie, jeśli ktoś odpowie konkretnie, Odpowiednie prawomocnie. Nie ma osoby, która by odpowiedziała. Nawet weźmy fatimskie dzieci. Łucja, która żyje do roku 2005, nie powiedziała, tym papieżem to jest Jan Paweł II. Albo będzie jakiś inny papież. Biskup odziany w biel. Czy chodzi o konkretną osobę, czy chodzi o sam fakt, że o to widzimy Piotra, tego lub następnego. Wiemy tylko tyle, że Jan Paweł II powiedział, rozpoznałem się w tej wizji. Oto na progu śmierci zatrzymała mnie Matka Boża, prawda? został śmiertelnie ugodzony. Tu wiemy z wielu pozycji, co się działo w Klinice Dżemeli, że Jan Paweł II tak naprawdę nie miał prawa przeżyć. Naprawdę dokonało się coś, co było cudem. Jeden strony zamach na niego, że oto i tak szybko znalazł się w Klinice Dżemeli, cała operacja i wszystko. Wydawało się być cudem, że on w ogóle przeżył, że ta kula, która praktycznie można być, że ona zamiast biec zgodnie z prawami fizyki, działo się coś nie tak w jamie brzusznej Jana Pawła II. Wiemy też, że potem cała infekcja cytomegalowirusem, która była jeszcze groźniejsza, bo papież był totalnie bezbronny wobec tej infekcji i przeżył. O czym pięknie mówił pan profesor Gabie Turowski, bo on też tę diagnozę postawił, co było też zadziwieniem dla włoskich lekarzy. To wszystko sumując, można powiedzieć, że no, papież cudem przeżył. Czy on jest tym papieżem? Tego nikt nie powie. Czy to jest obecny papież? Nie chciałbym tu wchodzić w jakieś takie spekulacje, bo Matka Boża nie jest osobą, która przyniosła nam treści, które mają podsycać ciekawość, tylko nas, mają nas budzić, mobilizować do modlitwy, do wiary, do nadziei pokładanej w Bogu, a nie do by siać treści, które są sensacją. Niektórzy mówią, że jeśli papież pojedzie do, do Kijowa... To jest ten papież, który utrudzony bólem, cierpieniem, który takim chwiejnym krokiem, on tak idzie takim chwiejnym krokiem, widzimy go takiego, powiedzmy, no, naznaczonego bólem i cierpieniem, również tą chorobą, którą nosi w sobie. Chodzi o chorobę somatyczną, oczywiście. Jeśli byłby w Kijowie, byłby szedł, by tych no, zniszczonych budynków miasta, które jest i w gruzach. Zbieżności są, a to są nasze ludzkie zbieżności, które dostrzegamy w tym obrazie. Nie można odpowiedzieć bezpośrednio. Uważam, że nikt nie ma prawa odpowiedzieć wprost, że oto ten jest papież, ten lub ten. Wiemy tylko tyle, że to jest Piotr, wobec którego zło, jeśli by nie potęga Boga, nie szanuje niczego, co jest święte, potrafi podnieść rękę i go nawet zabić. Czy to jest ten papież? Zobaczymy, czas pokaże. Wiemy tylko tyle, że w tej wizji jednoznacznie rozpoznał się Jan Paweł II. Dlatego tak bardzo mocno pokazał światu Fatimę, wiedząc, jak wielkie lekarstwo Bóg dał nam w Fatimie na wszelkie zło na wojny, kataklizmy, wszelki grzech w każdej postaci, który rodzi niewyobrażalne zniszczenie w świecie. Mamy lekarstwo. I ten zamach, który Jan Paweł II doświadczył, Przynaglił go, żeby świat podjął wezwanie Svatimy. I tak to traktujmy. Nie jako zapowiedź konkretnych faktów, zdarzeń, że to, to jest ten papież. Ufajmy, że to się już nie powtórzy. Proszę, księdza, w tej wizji jest y, bardzo wyraźnie określone, że biskup w Bieli pada ugodzony strzałem z broni palnej, ale też strzałą z łuku. Co to może oznaczać? Jest to przeciekawe, bo tak ja to interpretuję, to jest takie dla mnie osobiście bardzo wymowne, bo czy gdzieś ktoś by odważył się, czy dokonał w współczesnych czasach ataku, żeby zabić kogoś strzałem z łuku. Wydaje się to, że to jest pewien symbol, pewna przenośna, pewna metafora, która nam pokazuje coś więcej. Z broni palnej i strzałami z łuku. Ja to tak odnoszę i tak próbuję patrzeć na tą wizję w kontekście y, słów Apokalipsy. Bo jak wiemy, też Fatima nam mówi o triumfie niepokalnego serca. Łucja mówi, patrzcie na tą, na tą wizję w kontekście pierwszej i ostatniej księgi Biblii. Pierwsza o oto niewiasta i jej potomstwo zmiarzy głowę węża i oto ostatnia księga Apokalipsy mówi o niewieście obleczonej w słońce księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I mamy księżyc. Który w symbolice chrześcijańskiej jest jakby interpretowany jako symbol naszej doczesności. Słońce, symbol absolutu, zawsze jest w pełni, zawsze jest, daje światło. Księżyc, światło odbite, zmienia się, ma fazy, jest symbolem naszej doczesności. Ale Maria depce Księżyc. Maria, przez fakt, że stała się matką Bożego Syna, powiedziała Fiat, że oto dokonało się dzieło wcielenia, ona ten świat podnosi, a nie depce. Więc czy ten księżyc jest znakiem naszej doczesności? A może coś więcej? Na wielu, w wielu herbach miast Polski księżyc jest zawsze na dole, zwykle, a jeśli on jest, to również jest ich gwiazda. Maryja jako jutrzenka. W znaku jutrzenki, w znaku Maryi pokazana została można być wielka napaść na chrześcijaństwo w znaku islamu, Tatarów, Turków, islamu. I oto stąd jutrzenka, znak Maryi i w jej Zwycięstwo nad światem islamu. I oto znowu mamy w tej tajemnicy, trzecia tajemnicy fatimskiej mamy łuk. Święty Ludwik Grignion powie, Maryja jest pogromicielką wszelkich herezji. Oczywiście, jeśli chodzi o sprawy formalne, to nigdy nie możemy powiedzieć o, o świecie islamu, że jest największa herezja. Ale gdyby ktoś jako katolik, chrześcijanin twierdził, że Jezus nie jest Bogiem, a Maria nie jest Matką Boga, to by mówił największą herezję, jaka jest możliwa. Ale zwróćmy uwagę, że islam mówi o tej samej Maryi, o tym samym Jezusie, historycznej postaci, ale nigdy nie powie o Jezusie jako Synu Bożym hmm. i nie powie o Maryi jako Matce Boga. Maryja jest pogromicielką wszelkich herezji. Ten łuk, który cały czas wydaje się doświadczać, znak może islamu, który nieustannie doświadczał i doświadcza chrześcijaństwo, a zarazem ten księżyc pod stopami Maryi, Maryja jako pogromicielka wszelkich herezji. Gdzieś te zbieżności, czy chodzi o świat islamu, który przez fakt Fatimy, tej zbieżności również z tą córką Mahometa, i tym pytaniem Ali Akci, który pytał, co to jest ta Fatima? Ciągle wszyscy mówią Fatima, Fatima, a on miał tylko jedno, właśnie córka Mahometa. Czy są to te zbieżności, które pokazują gdzieś to, ten styk, to zwarcie chrześcijaństwa i islamu, a zarazem w znaku Maryi, które dokona się i pogrom tych największych wrogów chrześcijaństwa, a zarazem może jakaś jedność w znaku Fatimy, w znaku Maryi. Gdzieś tu pobrzmiewają te symbole, ale tu jednoznacznie nie da rady odpowiedzieć. Łucja powiedziała, czytajcie Ewangelię, czytajcie Biblię, pierwszą, ostatnią księgę Biblii i szukajcie. Pobrzmiewają pewne zbieżności, ale jednoznacznie chyba nikt nie odpowie. To są pewne znaki, które nas podprowadzają pod pewne prawdy, ale nie można jednoznacznie o tak interpretować. To są pewne prześwity, które nas, nas prowadzą ku Maryi, która jest pogromicielką wszelkich herezji. Proszę księdza, rozmawiamy tak o w objawieniach w Fatimie i mam taką myśl, że gdyby świat posłuchał pastuszków, to losy nasze mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Doskonałym przykładem jest Portugalia, która usłuchała, dwa razy się zawierzyła niepokalanemu sercu Marii. No i y, od 300 lat nie było tam żadnych konfliktów zbrojnych. Właśnie to jest przeciekawy przykład, bo czasem szukamy takich może namacalnych argumentów, czy można zaufać Bożym receptom. No jeśli się będę modlił, to zwykle jest to taki wyraz bezradności, jak już wszystko zawiodło, to się modlę. Właśnie mamy przykład w historii Portugalii pewnych zdarzeń, które no nie sposób nie, nie dostrzec i nie widzieć argumentów, że jeśli idziemy Bożą drogą, szukamy Bożych wskazań, naprawdę dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Często chcielibyśmy tak jak to ze współczesnymi lekami. Zaaplikowałem lek przeciwbólowy, od razu minuta, dwie, trzy, jestem już zdrowy, nie czuję bólu. Tak nie działają lekarstwa duchowe. One działają czasem z opóźnieniem, tak, proces nawrócenia. Dokonuje się to nie od razu, jednego dnia, tylko pewien proces. To jest pewna Boża pedagogia, która gdzieś wynika z tego, że gdyby to się wszystko działo od razu, to byśmy wpadli w pychę. Pomodliłem się i mam. A tu Pan Bóg właśnie nigdy nie mamy dowodu, że to wszystko od razu się dzieje. Więc czasem trzeba poczekać i ten czas weryfikuje naszą pychę, żebyśmy bardziej zaufali Bogu, a nie podsycali własną, no właśnie, to, że ja, ja to zrobiłem. I właśnie mamy przykład w tej historii, no, przepięknych zdarzeń, przecudownych w swojej wymowie. To, że jak Portugalia, jak wiemy, w wieku XVII wyrwała się spod jarzma Hiszpanii, pierwszym aktem było to, że Portugalia ogłosiła Maryję swoją królową. I odtąd żaden monarcha przez 300 lat nie używał insygniów królewskich na znak, że Maryja jest naszą panią. Stąd insygnia zawsze leżały na tronie obok króla. To są insygnia naszej królowej, nasza pani. Stąd Portugalczyk będzie mówił, nasza pani. Nie Maryja, nie matka Boga, tylko nasza pani. Przez 300 lat Portugalia również, aby uzyskać tytuł naukowy na uczelni wyższej, należało zaślubować, że się będzie broniło Maryi jako niepokalnie poczęte, chociaż jeszcze dogmatu nie było. To jest nasza Pani, niepokalanie poczęta. I oto, kiedy się patrzy na historię Portugalii, widzimy, że przez 300 lat nie było w Portugalii wojny. Kiedyś miałem okazję właśnie nawiedzić taką miejscowość między Fatimą a Lizboną, Santa Reina. To jest miejsce, gdzie jest sanktuarium kultu cuda eucharystycznego. I tak się dziwię, no, miasto pobudowane, uliczki są tak wąziuteńkie, no właśnie Pani Przewodnik mówi, bo tu nie było wojny, nie było działań militarnych, które by zburzyły i na nowo miasto by się odbudowywało, więc jak budowano 300-400 lat temu, tak jest do dzisiaj, te uliczki wąziuteńkie. I oto tak mnie to tak prowokowało, Kraj Maryi, Kraj Maryi. I oto kiedy w tym kraju ukazuje się Maryja i protestantowie powie, nasza Pani, tu przyszła do nas nasza Pani, właśnie w tym duchu, Skoro Kościół katolicki uznał, że oto przyszła Maryja do Fatimy, była Maryja tu u nas, to Portugalia chce podziękować Maryi za ten dar jej obecności. Nie słowem dziękuję, tylko skoro Maryja przyszła tu do nas i powiedziała, żebyśmy się poświęcali jej niepokalanemu sercu, to w 1931 roku, rok po uznaniu fatimskich objawień za autentyczne, Portugalia poświęca się niepokalanemu sercu. Nie było grzmotów, piorunów, błyskawic, nic się nie wydarzyło. Nic się nie stało. Ale kiedy minęło 6 lat, kiedy wojna domowa w Hiszpanii pokazała swoje przerażające oblicze, jaki ocean krwi i zniszczenia popłynął, biskupi portugalscy mówią o cudzie ocalenia Portugalii, bo to straszne, co się dokonało w Hiszpanii, nie przelało się do Portugalii. Zostaliśmy ocaleni od tego nieprawdopodobnego zniszczenia, które można powiedzieć skrwawiło, utopiło we krwi Hiszpanię, sąsiedni kraj, która przez tyle lat panowała nad Portugalią. I oto to piszą do papieża od cudzie, który mówią w ten sposób, że jeśli do końca 37 roku to straszne widmo nieszczęścia nie wleje się do Portugalii, to obwołamy narodową pielgrzymkę, by podziękować Maryi za ten cud ocalenia. I oto w 1938 roku, skoro to, do 1937 roku nie wlało się to nieszczęście z Hiszpanii do Portugalii, na nowo Portugalia przez narodową pielgrzymkę gromadzi się w Fatimie i na nowo poświęca się niepokalanemu sercu. I znów nie było grzmotów, nie było jakiś błyskawic, nic się nie działo. Piękna uroczystość, mnóstwo Portugalczyków, episkopat Portugalii modli się w Fatimie, ale Łucja powie, Skoro poświęciliśmy się Portugalii, a na niebie w 1938 roku była owa Zorza Polarna, o której Matka Boża mówiła, znak nadchodzącej wojny, to w 1938 roku był również papież Pius XI, że oto jeśli będzie Pius XI, mówiła ta Matka Boża w roku 17. mówimy teraz o roku 21 lat później, papieżem jest Pius XI. Są znaki zapowiedziane przez Maryję. Portugalia na nowo w 1938 roku, dziękując za ocalenie, na nowo zawierza swoją przyszłość Matce Boże, i niepokalanemu sercu. I wtedy łucja mówi, to co się dokona w Portugalii, będzie dowodem łask dla innych narodów, jeśli jak Portugalia poświęcą się niepokalanemu sercu, bo w Portugalii nie będzie wojny. I Łucja to mówi jako siostra zakonna, nie po wojnie, tylko przed. Używa niezmiernie znamiennych słów, bo gdyby wojna była w Portugalii, mielibyśmy argument, że Łucja coś zwodzi, coś tutaj, no nie jest tak. Pomyliła się. O, no pomyliła się, no. jeśli tu się pomyliła, to może też inna innych się pomyliła. Nam tutaj mówi coś od siebie, ani od Pana Boga. I oto wojna się skończyła w roku 45 i wszyscy widzą, ona była od Hiszpanii, po Japonii, od Skandynawii, po Afrykę, ale nie było wojny w Portugalii. Jak jesteśmy teraz, gdyby ktoś podróżuje, pielgrzymuje czy nawiedza turystycznie Lizbonę, to ten wielki monumentalny pomnik Chrystusa, który do, dominuje nad, nad całą Lizboną, to jest wotum dziękczynne narodu Portugalii za cud ocalenia, za to, że Portugalia nie doświadczyła II wojny światowej. I o tym mówiła Łucja nie po wojnie, tylko przed. I to jest znamienne, że mówi o tym, to jest dowód łask dla innych narodów, jeśli jak Portugalia poświęcą się jemu, to nie mogę, nie powstrzymam się, proszę mi wybaczyć, by nie, nie poczynić pewnej takiej prywatnej dygresji. Ja dopiero to zrozumiałem te słowa Łucji, kiedy miałem okazję pielgrzymować z zakopanego na, dole w oczy na Słowację. Tam był Ojciec Święty i tam zobaczył transparent z zakopanego, że zakopane zaprasza. Jan Paweł II, jak zobaczył te słowa, powiedział tak. No to niech górale tu do Matki Bożej z Lewoczy przychodzą i niech proszą Matkę Bożą z Lewoczy, by mnie przez Tatry przeprowadziła do Zakopanego. No to mnie ojciec święty mówi, święty pański ksiądz Drozdek, słowo papieża to święte. To my już teraz, to dzisiaj pielgrzymujemy co rok do Lewoczy, by prosić, by papież był Zakopanem. Miałem okazję iść po raz pierwszy w 1996 roku, we wrześniu, z Zakopanego do Lewoczy. To jest nadmienie 50. rocznica aktu poświęcenia Polski niepokojnemu sercu, który uczynił akrydał chląt w 1946 roku. Idziemy przez górskimi dróżkami, przechodzimy przez przejście na łysej Polanie, i pierwsza miejscowość po stronie słowackiej to są podspady. Kilka zabudowań. Przechodzimy żywej duszy. Nie ma nikogo. Kiedy minęliśmy te zabudowania, odwróciłem się i zobaczyłem ludzi, którzy nieśmiało wychodzą na drogę, klękają i całują asfalt. Całują drogę. Nie wiem, co się dzieje. Idziemy dalej i tak często mija nas taki samochód z takimi przyciemnionymi szybami i tak raz przejeżdża, kolejny raz sobie myślę... Tak Od razu taki, taki dreszczyk, ktoś nas tu śledzi, obserwuje. Ale tak się zawraca za nami, a tak się przygląda a w tym samochodzie. Sześć, siedem, może osiem takich starszych kobiet siedzi tak stłoczone, jak serdenki w puszce, i tak patrzą na nas. I za każdym razem to się okazało, to był proboszcz z parafii Zdziar, pokazywał ludziom, starszym osobom, pielgrzymów, którzy idą. I kiedy dochodzimy do Zdziaru, to jest pierwsza parafia po stronie słowackiej, cała miejscowość wychodzi nam na powitanie. Ustawiają się w takim szpalerze z chorągwiami, feretronami, figurami różnych świętych, z obrazami i my idziemy środkiem. Nam się kłaniają. Doszliśmy do parafii, do kościoła parafialnego na modlitwę i rozchodzimy się po tej modlitwie na kwaterę, na nocleg. I w drzwiach świątyni stoi starsza pani, która aż się dławi od płaczu. Ja myślałem, że z przejęcia emocji, uczuć, pielgrzymi, zobaczyła tyle ludzi i tak dalej, cieszy ich razem z nami. Ten płacz to wyrazem tej, tej szczęścia. A ona pod, podchodząc do niej mówi do mnie, proszę księdza, ja na coś takiego czekałam od wojny. A mi dzisiaj zbrakło pielgrzyma. Ja sama wracam do domu. Wtedy ja sobie przypomniałem te słowa siostry Łucji. Dowód łask dla innych narodów. My idziemy z pielgrzymką. Czy kiedykolwiek nie było pielgrzymki na Jasną Górę, procesji Bożego Ciała, procesji rezurekcyjnej. My, to, nazwa to normalne. Owszem, był trudny czas. Dwa kilometry od polskiej granicy ludzie w 96 roku zobaczyli pielgrzymów, klękają i całują asfalt. Wtedy ja sobie uświadomiłem, że Pan Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Jeśli poświęcimy się niepokalanemu sercu, dowód łask, Portugalia do dzisiaj nie doznała wojny. My doznaliśmy stanu wojennego, cierpienia, ale jednak Kościół się ostał. My w Kościele byliśmy wolni, cierpieliśmy i wiele Polaków przelało krew, straciło zdrowie, nawet i życie za Polskę, ale Kościół się ostał. Chląd pokazał nam drogę. Ratujmy się w niepokalnym sercu. Cierpieliśmy, bo tak naprawdę nie do końca wypełniliśmy to, cośmy ślubowali. Poświęcenie się niepokalnemu sercu, powiedzmy to jeszcze raz i powtarzamy w nieskończoność, nie jest jedyną prośbą Matki Bożej. Maria nie mówi, jak się poświęcimy niepokalnemu sercu, jesteśmy bezpieczni. Maryja powiedziała nam, się poświęcimy niepokalnemu sercu i będziemy wynagradzać w pierwsze soboty miesiąca, wtedy doświadczymy owoców jej op pełnej opieki. Poświęciliśmy się niepokalnemu sercu. Polska pamięta, gdzieś się potem się rozmyło. Teraz bardzo powracamy do tej wierności. Proszę księdza, święty Jan Paweł II miał pełną świadomość tego, y co działo się w Fatimie, i jak wielką, jak wielką wagę należy prze, prze, przywiązać do, tych, do tego, co słyszą dzieci. Bo przecież to ze względu na pastuszków zmienił prawo kanoniczne, tak, żeby mogły być beatyfikowane. No właśnie, to jest piękny przykład pokazujący nam, że troszkę inne spojrzenie na Jana Pawła II. zwykle tak troszkę upraszczamy. I mówimy, Jan Paweł II, zamach, cudem ocalał, biskup Chnilica y, zwrócił mu uwagę na zbieżność dat 13 maja, początek objawień, 13 maja, tutaj zamach. Oto papież poprosił o pewną dokumentację fatimską, z nią się zapoznał i to jakby to rozpoczyna się fatimska droga Jana Pawła II. Uważam, że tak to jest pewne uproszczenie. Bo właśnie to jest to, że rozpoczyna się proces batyfikacyjny w pastuszków i on utknął w martwym miejscu z tego względu, że oni jako wyznawcy z racji prawa kanonicznego byli zbyt młodzi i nie mogli być beatyfikowani. Jako męczennicy tak, ale cały proces biegł, że oni są wyznawcami. Czy małe dziecko mające 6, 7, 8 lat rozumie, co to jest ofiara, cierpienie, pokuta i to jeszcze w stopniu heroicznym to realizuje? No i właśnie Jan Paweł II, dla nich, ze względu na nich. Też, nomen omen, 2 kwietnia, bo potem to będzie dzień jego śmierci. No, niecałe dwa miesiące przed zamachem zmienia prawo kanoniczne, obniżając wiek i otwiera drogę, że oto proces batyfikacyjny pastuszków może być dalej, że oto dla nich, skoro dokonał czegoś takiego, prawo kanoniczne tego nie zmienia się od tak, dla jakiegoś kaprysu, dla jakiegoś jednego przykładu, więc skoro pastuszkowie spowodowali, że oto Kościół zmienia prawo, dotyczące batyfikacji, obniża wiek i oni są tymi pierwszymi, którzy są batyfikowani. Skoro papież podpisał ten dekret umożliwiający dalsze procedowanie, no to w jaki sposób musiało na niego to wpłynąć? Dla mnie osobiście takim potwierdzeniem, jak bardzo papież gdzieś poruszony był pastuszkami, jest to, co powiedział przy batyfikacji w roku 2000. Właśnie proces biegnie dalej, i w roku 2000 jest batyfikacja w Fatimie. I papież mówi słowa, które pokazują coś przepięknego. Potęga modlitwy, która jest ponad czasem. Oto mówi do Chiacenty, którą batyfikował, że dziękuję jej za modlitwy, które były dla, nie, dla niego ocaleniem w dniu zamachu. Zwróćmy uwagę, że Chiacenta modli się za papieża, którego widzi w tej wizji. Jeśli Jan Paweł II rozpoznaje się w tej wizji, to on się jeszcze nie urodził, kiedy za niego modli się mała Chacynta. On się rodzi w 20 roku. Ona się modli w 17, 18, 19. W 20 roku w lutym umiera. Dziękuję ci mała Jacynta za modlitwę, które były dla mnie ocaleniem. Pokazuje potęgę modlitwy, która jest ponad czasem. Jacynta umiera, a jej modlitwa. 80 lat po śmierci jest przypomniana, że 60 lat po jej śmierci była ocaleniem dla papieża. Oto papież pokazuje tych pastuszków, gdzieś był z nimi bardzo związany. To zresztą nie sposób nie nadmienić, że jeszcze jako Karol Wojtyła, kardynał Karol Wojtyła, wita figurę Matki Bożej Fatimskiej na krzeptówkach z zakopanem. Oto ten dar, który otrzymała Polska na ręce Prymasa Wyszyńskiego, dziś już błogosławionego, Prymasa Tysiąclecia. Jedną z tych figur przekazał w roku 61 na Krzeptówki do Zakopanego Prymas Tysiąclecia z takim ciekawą adnotacją, by broniła Polski od południa, druga pozostaje w Warszawie, by broniła Polski od wschodu. I ta figura jest zwitana przez ówczesnego ordynariusza krakowskiego, kardynała Wojtyłę, na Krzeptówkach w Zakopanem. Więc te zbieżności na pewno były o wiele bardziej bogatsze, więc utożsamiać, że Jan Paweł II przez fakt zamachu związał się z Fatimą, fakt zamachu był dla Jana Pawła II pewnym przynagleniem, jak powiedział, już nie ma czasu, trzeba wypełnić, zrobić to, o co Matka Boża prosiła. Dlatego, kiedy weźmiemy pod uwagę, że... Pragnienie, by oddać świat niepokalanemu sercu Maryi, zrodził się już wcześniej. On miał się dokonać 7 czerwca 1981 roku i fakt zamachu przeszkodził. To jest jakby kolejny argument, że Jan Paweł II ku Fatimie się skłaniał bardzo głęboko już wcześniej. Fakt zamachu przynaglił papieża, by spełnić z miłością do Maryi to, o co ona prosi. Ale ten fakt zamachu może też pokazywać, jak niezwykle ważne było dla losów świata to oddanie, oddanie świata niepokalanemu sercu Matki Bożej. Niewątpliwie, jeśli wiemy, jak owocna będzie, ma być owocny akt papieża oddający świat i Rosję niepokalanemu sercu, to widzimy, że zło robi wszystko, by się temu przeciwstawić. Teraz można to porównać do tego, że oto Jan Paweł II poświęcił, wypełnił prośbę Matki Bożej i poświęcił świat i Rosję niepokanemu sercu. Zatwierdził nabożeństwo do niepokalnego serca Marii, więc spełnił te prośby, które tyczyły papieża, skierowane zostały przez Maryję. Widzimy, jak zło robi wszystko, żeby świat nie usłyszał pełnej prośby Maryi ciągle mówimy o Fatimie, a zwróćmy uwagę, jak często pomijamy, upraszczamy i nigdy nie wybrzmiewa pełna prośba Maryi, która dotyczy wynagrodzenia w pierwszej soboty. Wiele osób oczekuje i widzimy, to, można tak porównać to, tak jak wtedy ten zamach, zło chciało zrobić wszystko, żeby świat nie usłyszał o Fatimie, tak teraz możemy powiedzieć, zło robi to samo, żeby świat nie usłyszał o tym nabożeństwie do niepokalnego ojca Maryi, żebyśmy wynagradzali w pierwszej soboty miesiąca. Niewątpliwie może tak odczytywać. Zło nie chciało pozwolić. Oczywiście no, tak na to można patrzeć. My, tak my jako ludzie patrzymy. Niewątpliwie widzimy cały czas, wtedy właśnie Paweł Długi powiedział o tej konfrontacji między dobrem a złem, cywilizacją śmierci i życia, która się dokonuje. I ten zamach niewątpliwie był przykładem tego, że zło nie śpi. Jeśli nie chowamy się pod opiekę Maryi, jeśli nie uciekamy się do Boga, wiedzmy, że jest ktoś, kto jest naszym strasznym nieprzyjacielem. Bardzo księdzu dziękuję za tą rozmowę. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem był ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor Sekretariatu Fatymskiego w Zakopanem na Krzeptówkach. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.